z medalem z Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich. Jak się zapatrujesz na dzisiejsze zawody i czy dobra pasa nadal trwa? Powiem tak, no wygrana w turnieju Szermierczym, no można powiedzieć, ustawiła mnie trochę na pozycji lidera. Zaraz się zaczyna basen, mam nadzieję, że no raczej nie stracę pozycji lidera. Potem kombajn, do którego będę startował raczej z pustą głową i z przewagą punktową. Mam nadzieję, że pójdzie jak najlepiej. Powodzenia! Kateriną, zwyciężczynią Szermierki na zawodach Olympic Hopes. Jak Ci się podobał turniej, no jak Ci się podoba spała? Turniej był moc piękny, na końcu już to było horší, ale prostřed závodu to bylo pěkný, docela mi to i šlo. Tady prostředí je moc hezký, líbí se mi hlavně kuchyň, moc dobrý jídlo tady máte. A jinak prostředí je moc pěkný, už se těším, až uvidím bazén a běžeckou trať, až se zkusí. Děkuji. Proszę. Daria, widziałam, że skończyłaś super wynikiem na Szermierce. Może powiesz coś o turnieju, jak Ci się walczyło? No tak, udało mi się właśnie osiągnąć dobry wynik. Na początku było dobrze, miałam chwilę kryzysu, ale udało mi się właśnie wyjść z dołka i zakończyć na drugim miejscu. Czyli jesteś zadowolona? Tak, jestem. Super. It was perfect because we had very great time here, and a few months back at the European Championship in U17 we had the same team and we won there also, and it's a great feeling to be on the top of the podium again. It was a very good experience. I liked it very much. The place here, it's very good to race in Poland. We planned before the race that we won the first three places. And after the swimming? Yes, yes. So it happened, and we were very happy. Yes. Okay. It was very good. I felt very good while the running and the shooting was good, and yeah, in the last round I was already very happy, and yeah. Thank you.